Dzień dobry. Dzisiaj mam coś nietypowego. Coś w sumie dość sporego. Niby taki domowy router, ale naprawdę to jest dość spore. Co prawda to jest wstępnie rozkręcone, ale jakby chyba oddaje powagę wielkości, z czym tutaj mamy do czynienia. Jest to Linksys EA9500. Co mu się stało? No, nie działa. Jak nie działa? Mianowicie nie chce wystartować do końca oprogramowanie. Oprogramowanie się wczytuje, ale się powiedzmy gdzieś tam zatrzymuje czy wysypuje i tyle. Jakby no nie uruchamia się jednym słowem. To sobie zrobimy. Ja wam pokażę za chwilę, jak to się zachowuje, ale najpierw chciałem wam pokazać tak na szybko taki mały, nie wiem, małe rozkręcanie, mały disassembling, żebyście zobaczyli, z czym tutaj trzeba się zmierzyć. To jest dość imponujące. Sprzęt widzicie ledwo się mieści w kadrze, a jest to tylko router domowy z wyświetlaczem OLED w tym miejscu. Wyświetlają się co prawda jakieś bzdury, więc potencjał jest niewykorzystany. Dużo rzeczy tutaj jest, dużo metalu. Jeden taki ala, nie wiem, radiator. Już konkretny radiator. Jeszcze jedna rzecz. Urządzenie chyba jest po upadku. Jak widzicie, została tulejka. Nawet parę tulejek, więc to gdzieś kiedyś gruchnęło prawdopodobnie. Ja to już rozkręcałem, nawet coś tutaj powiedzmy rzeźbiłem. To jest płyta główna tego sprzętu. Tu jest kolejna blacha, dość spory. No to jest po prostu mocno opancerzony sprzęt. Dosłownie zabić tym można, jakby rzucić odpowiednio mocno. Prądu konsumuje to też całkiem sporo. Ja sobie to już poodkładam, bo powiedzmy to tyle z takich niesamowitych rzeczy. Teraz sobie rzucimy okiem na płytę główną. Tory antenowe też są tutaj spore, bo widzicie końcówek jest tutaj trzy sztuki. Jeden zespół w sumie taki jest od Wi-Fi 2,4 GB i dwa takie zestawy są od Wi-Fi 5 GB. Nie powiem teraz, który jest który. Ja już taki jeden router naprawiałem kiedyś. I to ma powiedzmy znaczenie, który jest który. No ale w tej chwili to nie ma znaczenia. Problemem według mnie jest procesor. Ja tutaj już wcześniej, nie wiem czy to będzie widać, ale próbowałem wcześniej wymienić pamięć RAM na inną. Nawet rozszerzyłem pamięć RAM z sukcesem. W sensie system zobaczył pamięć RAM 512 MB. Defaultowo domyślnie tutaj jest 256, ale to nic nie zmieniło. Nadal problem pojawia się i to dosłownie nic nie zmieniło, w sensie wymiana pamięci nic nie zmieniła. Wszystko jest oparte na układy Broadcoma. Jak widzicie, procesor jest od Broadcoma i najważniejsze układy switch, mostek jest też od firmy Broadcom, w sensie switch ethernetowy. I mostek, który łączy się ze switchem, jest od firmy Broadcom, czyli ten komplet trzech układów jest od firmy Broadcom. Z drugiej strony nic takiego nie ma. Porty, jak widzimy, jest ich całkiem sporo. WAN, LAN, USB, USB 3.0, zasilanie, reset, włącznik. Na przednim panelu z takich rzeczy, w sensie to nie ma przedniego panela, są jeszcze dwa boczne przyciski, chyba od WPS i coś tam jeszcze. Nie pamiętam, trzeba by zobaczyć na obudowę tego urządzenia. Z ciekawych rzeczy, pamięć flash, mam wykonanego dumpa, podmieniałem układy, programowałem układy, to nic nie daje. Kiedyś takie urządzenie, jak już wspomniałem, naprawiałem. I z tego trochę rzeczy jakby już zauważyłem. W tych modelach bardzo często uszkadzają się kontrolery Wi-Fi. To są dość mocne układy. One potrafią się uszkodzić i zblokować. Wszystko są łączone przez mostek PCIe. W sensie jest jakby zastosowany do procesora splitter PCIe i te układy komunikują się z procesorem przez PCIe. Ze względu na wydajność, dość dużą wydajność, magistrala zastosowana tutaj, to jest właśnie PCIe. I taki uszkodzony układ potrafi zablokować całość, przez co procesor nie chce wystartować. Tutaj teoretycznie nie ma to miejsca, nie jest to związane
z układami Wi-Fi bądź ich uszkodzeniem. Tak czy siak, jest jeszcze tutaj port konsoli. Tylko nie pamiętam, czy on tutaj był natywnie. Był natywnie, producent go tutaj przewidział. Jest to fabryczny montaż. Mamy tutaj jeszcze trzy inne porty. Podejrzewam, że to jest coś do weryfikacji, do komunikacji z kontrolerami Wi-Fi. Ale nie wiem, do końca tego nigdy nie udało mi się zweryfikować. Więc co? Podłączymy konsolę do portu i zobaczycie sobie bootlock i błędy, jakie tutaj się dzieją. Zasilacz jest podłączony. Napięcie jest ustawione na 12 V. Przełącznik jest wyłączony. Podłączyłem sobie konsolę tutaj. Masa i RXTX. Nie wiem, który RXTX, który pin jest TX-em i RX-em. Odpalimy płytę i zobaczymy, czy puty cokolwiek pokaże. Jak pokaże, jesteśmy w domu. Jak nie, będziemy dalej kombinowali. Zamienimy przewody i uruchomimy to jeszcze raz. Widzicie puty. Ja już to konfiguruję. Wybieramy sobie serial. COM zmieniamy na COM3, bo taki COM w systemie widnieje u mnie. I prędkość to jest 115-200. I otwieramy sobie okienko. I co? Uruchamiamy. Odpalam prąd i patrzymy, co będzie. Jest, trafione. Diody sobie mrygają. Bootlock idzie. Jak jest transmisja, to LED sobie mruga. Akurat odwrotnie, ale to nie ma większego znaczenia. I teraz obserwujcie, co się stanie, bo już w tym momencie zaraz dojdzie, albo niedługo dojdzie, do wywrócenia wszystkiego. Ja wam tutaj to powiększę. W tym miejscu insert CTF/KO for Broadcom dojdzie do wywalenia systemu. Jeszcze chwilka i zaraz będzie reset. Albo urządzenie po prostu zawiśnie i nic się nie będzie działo. Ok, uruchamiamy ponownie. Podłączyłem sobie przewód ethernetowy do gniazda WAN, żeby zweryfikować jeszcze raz urządzenie. No i tu mamy restart i sytuacja się właśnie powtarza i tak się najczęściej dzieje. Urządzenie wpada w pętlę bootloopa i tyle, co z tego wynika. Szukałem trochę na ten temat i gdzieś w otłani chińskiego internetu znalazłem informację, że uszkodzony jest procesor. Trzeba go wymienić, więc to sobie właśnie teraz zrobimy. Jak widzicie, przygotowałem sobie tutaj właśnie płytę główną. Spróbuję zdemontować ten procesor na podgrzewaczu takim, powiedzmy, tradycyjnym. Płyta jest duża, musiałem zdjąć łapki z podgrzewacza. Zobaczę, jaką temperaturę ustawię, dużą. Tu będzie musiało być naprawdę piekło. Zdamy sobie ze 300 stopni. Płyta główna nie osiągnie takiej temperatury, więc nie ma się co martwić.
Pozostaje to jeszcze sprawdzić, jak się ta zachowuje. Pozostaje jeszcze zrobić szybki teścik, czy nic się złego tutaj nie zadziało podczas tego procesu rozlutowania, jaki jest prąd i tak dalej. Coś tam sobie prądu pobiera trochę. Zobaczymy, czy może coś tutaj nawet się uruchomi bez procesora. Ciekawi mnie to, szczerze mówiąc. Nic się nie dzieje. Coś tam sobie pobiera prąd. Ale nie ma w ogóle sekwencji startowej. Czyli się zgadza. Bez procesora ruszyć nie może. Mam tutaj nowe układy. Cały zestaw różnych układów. Między innymi dwa procesory. Są układy nowiutkie. Oczywiście wcześniej trzeba je wlutować. Po wlutowaniu nowego procesora. I zaraz sobie zobaczymy, czy to pomogło, czy coś się zmieniło, czy będzie ok, czy może jakieś inne problemy wystąpią i to nie przyniosło rezultatu. Płyta już jest, trzeba podłączyć konsolę. Uruchamiamy zasilacz i odpalamy nasze urządzenie. Start. Na razie bez szału. Dzieje się to, co się działo. Czyli mamy bootlock startowy, no ale wcześniej też to urządzenie startowało. Jak widzicie, jest różny numer MAC. Się okazało, że ja wcześniej jeszcze wymieniałem pamięci między płytami. I teraz jest ta właściwa, ale to nie miało znaczenia. I co? Inserting CTFKO. For Broadcom i jest, poszło dalej. Unit model, match firmware image, startuje. Jest git. W sensie wymieniłem Nanda, bo ja wcześniej diagnozując to urządzenie, no podmieniłem te pamięci, żeby sprawdzić, czy to nie jest NAND wysypany, ale nie, to nie był wysypany NAND, a teraz jak to zaczęło wstawać, to się okazało, że to jest NAND od innej płyty, nie zgadzają się numery MAC, więc stwierdziłem, że zamienię z powrotem te układy, no i startuję teraz na oryginalnym, ale to nie był problem związany z pamięcią NAND. Można się zalogować, domyślnie admin. I jesteśmy w domu. Ciekawe, czy będzie też widziało to pamięć RAM wymienioną. Tak, widzi pamięć. Total 5.1, 4 czy 5.2, czyli mamy 514 MB pamięci. Działa. Tak jak wcześniej mówiłem, ja tutaj wymieniłem pamięć NAND. Mam dwie takie płyty uszkodzone i pomiędzy nimi na samym początku robiłem pewne diagnostyczne rzeczy. No pierwsza rzecz najłatwiejsza, wywalony firmware, tak? No to podmienię sobie układy i zobaczę, czy będzie lepiej. To nic nie dało. Wymieniłem też wcześniej pamięć RAM. To też nie dało nic. Błąd nadal występował. Teraz po pierwsze, to jest drugie uruchomienie tej płyty tak naprawdę. Ale właśnie zauważyłem, że ej, przecież tu nie pasuje pamięć, bo są różne numery MAC. Więc wróciliśmy do tego, co było i wam jeszcze zademonstruję, że tutaj działa też pamięć, nie pamięć, co gadam, sieć Wi-Fi. Mamy dwie sieci Wi-Fi plus sieć 2,4 giga. 2,4 giga i dwie piątki. Działa, a żeby tego było mało, no to jeszcze sprawdzimy, czy faktycznie ładuje się interfejs tego sprzętu. Ja już sobie odpalam MacBooka. On jest podłączony za pośrednictwem Ethernetu.
Jest, już się ładuje interfejs tego wszystkiego. Po prostu sprzęt odzyskał swoje życie, czyli jednym słowem pomogła wymiana procesora i urządzenie wróciło do świata żywych. Co tu dalej można zrobić? Trzeba to urządzenie tak naprawdę poskładać. To są dwie tuleje, które są wyrwane, a w zasadzie trzy, bo gdzieś tu była jeszcze jedna. Trzeba by je wlutować i to może sobie właśnie jeszcze wykonamy. Wlutowanie. Najpierw zdejmę stare spoiwo tutaj. Dołożę też oczywiście nowe, żeby łatwiej było zdejmować stare. Ta tulejka jest dość solidnie tutaj zalutowana. Więc tego spoiwa też jest tutaj co niemiara. Tulejka wygląda mniej więcej tak. Widać, że została wyrwana. Ją też by się przydało trochę oczyścić ze spoiwa lutowniczego. Zobaczymy, czy ten proces się powiedzie. Mam odciąg włączony, ale za daleko ustawiłem się z tymi rzeczami. O, ładnie cyna odeszła. Lepiej będzie wlutować taką oczyszczoną tulejkę. Niby detal, ale mechaniczne tutaj kwestie są dość, powiedzmy, istotne. Chociaż tu jeszcze dziura jest w laminacie, jest otworek, w który wchodzi, powinna wchodzić ta tulejka. I on się tak do końca nie oczyścił ze spoiwa. Tulejki są przylutowane, to teraz wypadałoby to poskładać, bo tu też jest co robić. To urządzenie złożyć to też nie jest taka prosta sprawa. Jest tutaj tego wszystkiego sporo. Blachy, radiatory, termopady, to jest jakaś masakra dosłownie. To widzicie, pod procesor przychodzi gruby termopad. Na to przychodzi kolejny termopad, a to wszystko zaraz wam pokażę. Z tej strony przynajmniej to wszystko będzie przyklejone do takiego wielkiego radiatora w postaci blachy aluminiowej. I to przychodzi w ten sposób, widzicie? Termopady są umiejscowione tutaj, gdzie są końcówki mocy, a ten mały termopadzik odbiera jeszcze temperaturę z procesora. To jest po prostu rozwiązanie konkretne. I w sumie nie dziwota, ten router kosztuje około 1700 zł. Czajcie bazę? 1700 zł za router. Do tego całe mnóstwo różnych śrubek, wkrętów. Konstrukcja po prostu solidna. Bardzo solidna konstrukcja. I tych wkrętów jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć wkrętów dosłownie, żeby to złożyć. Chyba nie będę się rozdrabniał, bo skręcania będzie dużo. To jeszcze jest taki motyw, że na tych tulejach jest kapton, który trochę zasłania światło. Śruby dla śruby na gwint. Ok, tą część mamy przygotowaną. Teraz górę trzeba uzbroić w to, co pozostało tutaj. Bo tych blach tu jest jeszcze sporo. I tutaj też były termopady, zresztą widać na tych przestrzeniach. Wszystko ma swój, powiedzmy, termopad. Każdy układ. Nie powinienem tego paluchami dotykać, no ale niestety to już się trochę tutaj przeleżało.
Zaraz to przetrę. Bezpyłową szmatką. I trochę przeczyszczę z tych kłaków i tego, co tutaj się zebrało na termopadzie. Zresztą ten router chyba też był wcześniej przez kogoś rozbierany. Sieci są, połączył się, funkcjonuje. Router działa. Ten gigant, który tutaj ledwo mi się mieści na stanowisku, został naprawiony. Ja jestem naprawdę pełen podziwu z tego sprzętu. Jakby wykonanie, wielkość, waga, gabaryty i kosmiczne zużycie prądu, gdzie on w standby'u pobiera 16 W, a przy obciążeniu pełnym sieci Wi-Fi z podłączonymi dyskami twardymi i drukarką, to naprawdę konsumuje sporo prądu, więc na dzisiejsze czasy to router trochę kosztowny. Sam w sobie drogi, ale i kosztowny w utrzymaniu. Niezły piecyk też, podobno się grzeje całkiem sporo. Dzięki za ten, mam nadzieję, dla Was ciekawy materiał. Trzymajcie się, no i zapraszam do subskrypcji, śledzenia kanału i komentowania.